Dzień dobry państwu Rafał Force firma Natural Crop. Dzisiaj gościmy w województwie lubelskim na plantacji malin letnich odmiana Przechyba, tak jak państwo widzicie jest bardzo dorodna plantacja, bardzo dużo owoców. Końcówka praktycznie już kwitnienia, mamy tam ostatnie kwiatki pszczółki nam tutaj ostatnie kwiatki zapylają. W tym momencie, proszę Państwa, zaleciłbym zabiegi zwiększające jędrność i twardość owoców. Takim zabiegiem, takim produktem do tego dedykowanym jest produkt Smart Seal WP. Jest to nawóz krzemowo-wapniowy z mikroelementami. Dlaczego tak wcześnie, proszę Państwa? Dlatego, że budowanie jędrności w owocach miękkich trwa dość, dość długo i musimy po prostu wcześniej zacząć stosowanie właśnie takich nawozów wapniowo-krzemowych. Im wcześniej zaczniemy stosowanie, tym owoce nam odwdzięczą się dużą jędrnością, dużymi owocami, twardymi i nie będą się nam, tak jak jest malina, rozpadały. Do wzmocnienia. Smart Silu proponuje zastosować Natural Crop SL, Jest to koncert peptidowo-aminokwasowy. Razem z Zumba Plant. Zumba Plant jest to biopreparat zawierający antagonistyczne bakterie Bacillus, które po zastosowaniu na roślinę tworzą taką jakby barierę zabezpieczającą przed chorobami. Tutaj wiadomo w malinie, no to jest ta szara pleś, zamieranie pędów malin, rdza maliny, bardzo preparat, który bardzo dobrze nam zabezpiecza przed tymi chorobami. Bardzo ważne jest, aby jeżeli wykonujemy zabiegi, aby dokładnie pokryć roślinę cieczą tą użytkową, żeby wszystkie części rośliny zostały pokryte substancjami aktywnymi, wtedy lepiej, lepiej wszystko, wszystko działa. Jeżeli yy, będziecie Państwo chcieli również ochronić roślinę przed zbliżającymi się upałami, między tymi zabiegami proponuję zastosować preparat Super 50 Alge. Dawka tego preparatu jest od litry do półtorej na hektar. Oczywiście zabieg wykonujemy wieczorem albo bardzo wcześnie rano. Ja ze swojej praktyki proponuję wykonać zabieg wieczorem, dlatego że ta temperatura jest niższa. Rano mamy bardzo silne słońce i szybciej, szybciej nam to wysycha. Substancje zawarte w Super 50 spowodują, że ta roślina nam lepiej zniesie i. Wysokie temperatury oraz susze. Choćby, nawet tutaj mamy, proszę Państwa, rozłożoną linię kroplującą, ale nie zawsze ilość wody jest wystarczająca. System korzeniowy nie zawsze zdąży pobrać tą wodę z gleby i nam te rośliny po prostu zaczynają więdnąć. W celu zabezpieczenia tego zaproponuję Super 50 Algę. Dziękuję Państwu bardzo.